Proszę Państwa, stało się. Wojna. Puck po odrzuceniu przez polski rząd ultimatum zaatakował nasz kraj. O, właśnie udało nam się nawiązać łączność z głównym sztabem wojskowym w Pucku. Naszym gościem będzie generał Damian Halina, pseudonim Szprot. Witam, panie generale. Przecież to do dupy jest bardziej, a nie do ucha. No. Najwyraźniej mamy jakieś problemy techniczne. Rurku, stół to ma może ja zajmę państwa przez tą chwilkę. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz ma takie oksy, słuchajcie, normalnie takie musztardówy. Panie generale, dlaczego Puck zaatakował? Już miesiąc temu zażądaliśmy od Polski autonomii dla Pucka i korytarza terytorialnego pomiędzy Puckiem a daczą naszego burmistrza Zakopanem. Niestety, Polska odrzuciła nasze żądania, dlatego zaatakowaliśmy. Już 6 naszych ludzi jest na naszym terytorium. Dziękujemy, panie generale. A teraz przenosimy się na linię frontu, gdzie już czeka nasz reporter. Adelaide? Jesteśmy w oku cyklonu. Tutaj nasi dzielni chłopcy walczą z pucką nawałą. Ile masz lat, żołnierzu? 11! Wojna zmienia. A teraz przenieśmy się do małej wsi, do której lada moment dotrze front. To pierwsza polska wieś na drodze Puczczan do Warszawy. Jest tam nasz reporter. Adelaide? Ludzie masowo opuszczają swoje domy. Tą liczącą do niedawna 20 mieszkańców wioskę opuściły już tysiące ludzi. Co ze świniami? Dalej siedzą w polityce. No tak, a pańskie? Daj im rowery i poszły. Mamy się spotkać w Sieradzu na rynku. 5. Boi się pan? No, w telewizji mówili, żeby się bać. Strach, terror i flaki. Wróg puka do bram naszej ojczyzny. Puck, puck, kto tam? Wojna. Adelaide Halabart, Limo 24, informacje. Dziękujemy za relację. Przenieśmy się jeszcze na koniec do Radomia. Jak sami państwo widzą, tu też wojna wisi na włosku.